Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym dowiecie się wszystkiego o krzyżackich zamkach. Jak wyglądały ich początki w Prusach, jak zmieniały się na przestrzeni dziejów, z czego składał się typowy krzyżacki zamek, no i ile pozostało ich do naszych czasów i które warto zobaczyć na własne oczy. Na te wszystkie i wiele z pewnością innych pytań odpowie dzisiejszy gość, czyli pracownik działu archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku, specjalista z zakresu ochrony dóbr kultury i archeologii architektury, interesujący się zamkami z terenu dawnego państwa krzyżackiego w Prusach, nie tylko teoretycznie, ale również badający je w terenie, jak na przykład obiekty w Papowie Biskupim, Grudziądzu, Wąbrzeźnie czy Kowalewie Pomorskim, dr Bogusz Wasik. Cześć Boguszu. Cześć, witam Państwa serdecznie. No właśnie, nie tylko Malbork. No tutaj na pierwszej stronie mojej prezentacji jest właśnie Malbork. No to jest ten obiekt, który najbardziej kojarzymy, który chyba jako pierwszy przychodzi na myśl, na hasło Zamek Krzyżacki, z którym zresztą jestem właśnie, jak tutaj było powiedziane, związany. No jest to obiekt no, szczególnie cenny i wyjątkowy, ale też przez tą swoją wyjątkowość nie jest też najlepszym zamkiem, żeby mówić o typowym zamku krzyżackim. Bo oczywiście tych zamków było bardzo dużo, a ten się wśród nich no, najbardziej wyróżniał. Generalnie to w ostatnich mniej więcej dwóch dekadach nasza wiedza o zamkach krzyżackich i ich przekształceniach w historii mocno poszła do przodu. Oczywiście jest jeszcze dużo luk i dużo do badania, ale no, doszło dużo nowych informacji. I tak wpierw może od takiego wstępu na zasadzie, gdzie jesteśmy. Czyli oczywiście dawne państwo, władztwo krzyżackie obejmowało no, obszary mniej więcej dzisiejszej północno-środkowej, północno-wschodniej Polski, obszar obwodu kaliningradzkiego. No, był to teren bardzo właśnie gęsto nimi zabudowany. Jakby się to porównało do mapy ukazującej zamki generalnie na terenach obecnej Polski, w granicach obecnej Polski, no to jest obszar wyróżniający się tutaj. Obok zresztą no, chociażby Śląska, ale jeśli chodzi o tą północną część, no, no to jest obszar no, jeden z najbardziej zagęszczonych pod względem ilości zamków w obecnych granicach Polski. Przy czym też tak mówiąc o krzyżakach, o władztwie i o państwie krzyżackim, o ich zamkach, też tak naprawdę przede wszystkim myślimy o tym właśnie naszym obszarze tutaj. Też no, mocno mając w głowie no, to, co nas się uczyło w historii, wojny polsko-krzyżackie, to, co się nas uczyło na języku polskim, czy lekturę Krzyżaków, Sienkiewicza i tak dalej. Myślimy krzyżacy, to myślimy tutaj. Jeszcze gdzieś tam nam się kojarzy trochę, że może no, tam w międzyczasie byli gdzieś tam w Siedmiogrodzie przez chwilę, ale to nie do końca wyszło. I tak jakby to centrum tego świata krzyżackiego nam się właśnie tutaj z tymi ziemiami kojarzy. Ale to też nie jest do końca prawda, przynajmniej nie w pierwszym okresie. Bo trzeba pamiętać, że no, zakon oczywiście powstał podczas wypraw krzyżowych. W 1191 roku został powołany w Achce przez mieszczan niemieckich jako zakon szpitalny, wpierw później właśnie wkrótce w pełni rycerski. No i ten główny punkt ciężkości ich zainteresowania no, w tym czasie był właśnie w Ziemi Świętej. Tam była ich główna siedziba w Achce. Tam posiadali różne posiadłości, tak jak i inne zakony rycerskie, które tam powstawały, jak chociażby no, znani templariusze i janici. I też w Europie to nie było tak, że szukali, jak wylądowali w tym Siedmiogrodzie, to szukali jakieś przystani w Europie, tam im nie wyszło, no to przyszli do Prus. To też nie byli ci sami dosłownie krzyżacy, ci sami bracia, co byli w Siedmiogrodzie i przyszli do Prus. A poza tym mieli oni bardzo dużo posiadłości na terenie w zasadzie całej Europy, poza tą Ziemią Świętą, Armenią, Cylicją. Mieli w całej Europie, tutaj to widać dobrze na tej mapce, gdzie mamy no, napstrzone tymi niebieskimi granatowymi kropkami, gdzie posiadali jakieś tutaj swoje tereny. No i jak otrzymali te ziemię od Konrada Mazowieckiego tutaj na pograniczu polsko-pruskim, no to też nie był jakiś ich od razu centralny punkt zainteresowania. Oczywiście ruszyli tutaj z wyprawami, oczywiście organizowali no, krucjaty, podbój tych ziem. Też różnie to było, na przykład w czasie Wielkiego Powstania Pruskiego w latach 40. XIII wieku tak naprawdę
wielki mistrz bardziej był zajęty sprawami w Ziemi Świętej niż interesowaniem się tutaj tego odległego przyczółka w Prusach. To się dopiero zmieniło no, po upadku właśnie Ziemi Świętej, kiedy tam wszystkie już te tereny zajęli muzułmanie z krótkim przystankiem w Wenecji. W XIV wieku no, tym siedzibą wielkich mistrzów stał się właśnie Malbork i tu to władztwo krzyżackie w Prusach. Ale nawet jak wiemy, zakon krzyżacki nadal istnieje do teraz, mimo że już w Prusach i w Malborku ich nie ma. Tak więc to jest też jakiś po prostu przedział w ich historii. Też w tym terenie Ziemi Świętej już posiadali zamki, chociaż no nie tak dużo jak chociażby Joannici czy Templariusze. Utrzymywali, tutaj jest przykład Castellum Regis, który oni nie zbudowali tego zamku, oni go otrzymali w 1220 roku. Tutaj wrócę jeszcze do tego później, tu warto zwrócić uwagę na jego regularny plan czworoboku z tymi czterema wieżami. No i, ale oni później obok, nie tak daleko od tego, zbudowali nową siedzibę, Montfort, już na górze zdało założenie bardziej nieregularne. I to jest mniej więcej ten czas, co, jak tu widać po datach, co oni przybywają do nas, na ziemię chełmińską. W momencie, kiedy przybywają, posiadają wpierw, otrzymują od księcia Konrada Mazowieckiego pierwsze warownie na południowym, na kujawskim brzegu Wisły naprzeciwko Torunia, tam Fogelsang i Grudnieszawie. Wkrótce, w 1231 roku, przeprawiają się na drugą stronę Wisły. Ziemia chełmińska wtedy była łupiona przez właśnie pogańskich Prusów. No i w obronie, można by powiedzieć, chrześcijaństwa, znaczy oni tak by powiedzieli, w obronie chrześcijaństwa ruszyli na podbój tych ziem pruskich, posuwali się na północ, tak jak tutaj widać na mapie, wzdłuż Wisły, następnie wzdłuż Zalewu Wiślanego. W kolejnych wyprawach i w ciągu lat 30. i kolejnych ten ich szlak, można by powiedzieć, był znaczony budową fortyfikacji. Tutaj taka, to na drzewie, taki tutaj można powiedzieć domek na drzewie, to jest taka trochę nowożytna wizja z przekazów, jak mógł wyglądać ten stary Toruń, bo no ta z przekazów wynika, że on był jakoś w jakiś sposób na drzewie osadzony. No, ale raczej większość tych założeń wyglądała w sposób bardziej konwencjonalny. Temu marszowi towarzyszyła właśnie budowa tych fortyfikacji, to były wtedy obiekty drewnianoziemne, te pierwsze. W tym czasie krzyżacy nie budowali jeszcze zamków murowanych. One służyły z jednej strony właśnie umocnieniu się na podbitym terenie, budując taką warownię, jakby zajmowali obszar i potem posuwali się dalej i budowali kolejną. One stanowiły punkty wyjścia do dalszych wypraw, krucjat i zabezpieczały ten obszar. Jednocześnie w ślad, w zasadzie krok za krokiem za tą działalnością, za tym podbojem szła też zmiana głębsza, w zasadzie społeczna tutaj tych terenów, bo osadnictwo nowe, chociażby lokacje pierwszych miast. Tutaj ta mapka ukazuje pierwsze właśnie takie osiedla miejskie w tym okresie podboju zakładane. I widać, one dokładnie się lokalizują tak jak ta na mapce kierunki podboju. I już w 1232 mamy pierwsze Toruń, Chełmno. Mieszczanie w tym czasie w ramach prawa chełmińskiego też byli zobowiązani do no, tak naprawdę pomocy w tym militarnej w tych krucjatach, ale jednocześnie no, stanowili zaplecze tutaj nowe osadnicze, oczywiście też i osadnictwo wiejskie. Także krzyżacy no nie tylko, że zajmowali te tereny, ale wprowadzali tutaj zupełnie nowy system społeczny, nie tylko religię, nowe osadnictwo. I w tym sensie można te warownie postrzegać w takim no, szerszym kontekście tego, co się działo w tym czasie dosłownie w Europie Środkowej. To znaczy zmiany tutaj osadnicze, kolonizacja no, obejmowała także inne obszary i tereny i polskie, i tereny połabskie, i czeskie. Tam generalnie budowano na tych nowych obszarach kolonizowanych nowe warownie drewnianoziemne, które się nazywa zamkami w Czechach, zamkami typu przejściowego, bądź obiektami takimi nazywanymi zamkami, grodami typu kolonizacyjnego. No i de facto też w kontekście tych obiektów jako takie można też postrzegać
te warownie krzyżackie, te drewnianoziemne pierwsze. Oczywiście to nie był teren jałowy, gdzie nic przedtem nie było. Nie było tu tradycji budownictwa murowanego, ale były grody na terenie ziemi chełmińskiej, no, generalnie słowiańskie, na terenach pruskich, no oczywiście Prusów, plemion pruskich. No i krzyżacy, jakby ta relacja tych krzyżackich warowni do tych grodów była no, różna tak naprawdę. Kiedyś, jak się czyta zwłaszcza jakieś starsze książki o zamkach, to tak można powiedzieć, automatycznie zakładano, że no jak jest zamek, no to on jest na pewno w miejscu grodu słowiańskiego i że pewnie tak krzyżacka pierwsza warownia, to oni wzięli ten gród, odbudowali, przejęli, no i zamek murowany zawsze musiał postawić miejsce tego grodu. Obecnie w świetle badań wiemy, że to nie było takie proste i różnie to się zmieniało z czasem. I tak już chociażby właśnie w przypadku tych pierwszych warowni drewnianoziemnych. Oczywiście jedną z możliwości było to, że oni ten stary gród zaadaptowali na swoje potrzeby, odbudowali. Tak było chociażby w Grudziądzu, ale nie zawsze, bo budowę takiej nowej krzyżackiej warowni drewnianoziemnej można było wykonać w miejscu nowym, gdzie przedtem nic nie było. I tak na przykład było w tym starym Toruniu, czyli tym pierwszym przyczółku, który założyli po przekroczeniu Wisły. Ale też, co ciekawe, bywało tak, że tą warownię drewnianoziemną budowali obok, z jakichś przyczyn, trudno powiedzieć nie dokładnie z jakich, na przykład obok tego starszego jakiegoś grodu drewnianoziemnego. I tak na przykład tutaj mamy na środku Unisła, gdzie gród wczesnośredniowieczny, dobrze zachowany z XI wieku na takim cyklu, pozostawili, a swój obiekt drewnianoziemny wpierw, później dopiero murowany, zbudowali na cyklu sąsiednim. To jest odległość kilkudziesięciu, kilkuset metrów tak naprawdę. 300, 200, 300 metrów. Dlaczego nie w miejscu tego ogrodu? Być może uznali, że takie ukształtowanie terenu tutaj jest lepsze. Trudno powiedzieć. Kolejnym ciekawym przykładem pod tym względem jest Tłup. To też jest na północy ziemi chełmińskiej. Był wczesnośredniowieczny gród. Krzyżacy zbudowali warownię swoją pierwszą, ale wydaje się, że ona ją, tą pierwszą warownię krzyżacką połączyć można z obiektem tutaj na północy. Po północnej stronie doliny w stosunku do tego wczesnośredniowiecznego grodu. Ona została opuszczona w latach 70. i potem w XIII wieku po przerwie mamy ponownie odbudowę, budowę warowni w tym miejscu, ale już znowu nie w miejscu tej pierwszej warowni krzyżackiej, tylko tym razem odbudowali ten gród drewnianoziemny wczesnośredniowieczny. Jeszcze w międzyczasie, tutaj na mapie nie ma, jeszcze tam kilka kilometrów stąd zbudowali zamek murowany. Także to bywało dość skomplikowane. Nie zawsze to było takie proste, że odbudowywali gród, który był. Jednym z pierwszych właśnie tych obiektów warowni krzyżackich drewnianoziemnych było Chełmno, które zostało założone już w 1232 roku, jak podaje Piotr z Duisburga. I co jest ważne, w tej kronice Piotra z Duisburga zaznaczone jest, że to Chełmno leżało w miejscu, gdzie teraz leży Starogród. Bo Chełmno było ośrodkiem wędrującym, wielokrotnie przenoszonym. Jeszcze był to ośrodek oczywiście starszy niż ta data 1232, bo był to ośrodek kasztelański. Ten wczesnośredniowieczny jednak obiekt znajduje się we wsi obecnej Kaudus, czyli kilka kilometrów na południe, na południowy zachód od ówczesnego Chełmna. Po czym w 1232 roku krzyżacy założyli to swoje Chełmno. I to miało być właśnie w miejscu wsi Starogród, która jest te kolejne kilka kilometrów od współczesnego Chełmna i tej wsi Kaudus z kolei. Nie było to do końca jasne do niedawna tak naprawdę. Co prawda na tym terenie zamku w Starogrodzie były prowadzone badania już w latach 60., jednak jak to bywało w tamtych czasach, niestety nie doczekały się one opracowania wtedy, w zasadzie chyba zostały przerwane. Wykopy wtedy też nie zostały zasypane archeologiczne. I powróciliśmy do tego tematu w ramach projektu Stratere Culmensis kierowanego przez profesora Marcina Wiewiórę kilka lat temu i udało się jakby wyjaśnić tą tajemnicę tutaj tej pierwszej lokacji tego krzyżackiego
pełna wówczas. No i Starogród położony jest na wysokiej skarpie wiślanej, tak malowniczo, jak to tutaj widać na zdjęciu. Są wyraźne fosy nadal i tutaj na zdjęciu jest ten ostatni, główny człon założenia. Tutaj na planie bardzo ładnie widać układy tych fos, trzyczęściowy, trójczłonowy teren zamku. I co ważne, jak wspomniałem, jak tam było widać w cytacie z kroniki, wtedy blokowano tutaj no nie tylko warownię, ale też miasto Chełmno. Tutaj to nie jest tematem naszych spotkania, więc o tym mieście nie będę mówił. Wspomnę tylko, że okazało się w toku badań, udało się zidentyfikować położenie tej pierwszej lokacji miasta Chełmna na terenie obecnej wsi Starogród po wschodniej stronie tego zespołu zamkowego. I co ciekawe, co tu widać na tym planie dobrze, ten cały zespół no, był zwarty, ten trójczłonowy zamek, obszar miejski. Widać, że już od razu w tym pierwszym okresie to założenia całe składało się z tych wszystkich elementów. Trudno sobie wyobrazić, żeby tylko jakby obszar zamku i miasta funkcjonować miały oddzielnie. Zresztą już podczas badań z lat tych 60. natrafiono na tym przedzamczu tutaj pierwszym na nawarstwienia z drewnem, które można najpewniej łączyć właśnie z tym okresem tej pierwszej warowni drewniano-ziemnej. Podczas naszych badań no, my mieliśmy wykopy tutaj na terenie, poza obszarem miejskim, na terenie Zamku Wysokiego, no i tam udało się natrafić na nawarstwienia, na relikty, które jeszcze tutaj będę pokazywał na zdjęciach, wydatować udało się w najstarszych warstwach fosy Zamku Wysokiego. Tam był materiał ceramiczny, który pasował właśnie do pierwszej ćwierci, do pierwszej połowy wieku XIII. Także z skromnych reliktach, jakie odkryliśmy na terenie, na Zamku Wysokim, mieliśmy próbki badane metodą C14. Tam też była tradycyjna ceramika w kontekście też takich dość prostej, prymitywnej fragmentów cegieł. Także to wszystko nam się układało tu w ładną całość, potwierdzającą istnienie już tej warowni właśnie w tym wzmiankowanym przez Piotra Habsburga w 1232 roku. Przy jednocześnie tym, że no, ten obiekt drewniano-ziemny krzyżacki nie powstał w miejscu grodu jakiegoś wczesnośredniowiecznego, bo ten to Chełmno wczesnośredniowieczne było w tej wsi Chałus. I teraz co do tego, jak te warownie drewniano-ziemne wyglądały. No tutaj nie zachowały się na przykład jakieś wały, tak jak już wspomniałem, ta fosa, te nawarstwienia w tej fosie wskazywały jednoznacznie, że ten układ tych fos już pochodził z tej warowni drewniano-ziemnej, czyli posiadała ona fosy. Wały na zamku zostały niestety podczas budowy murowanego całkowicie splantowane, usunięte, nie odkryliśmy jakichś śladów, ale na terenie miasta, na obrzeżu, mieliśmy tu taką, no widać, smugę. Jest to dość wyraźny negatyw po palisadzie, który tutaj odkryliśmy. Już w badaniach wcześniej prowadzonych w latach 50., 60. w Toruniu i na kolejnych zamkach takich jak Pokrzywno odkrywano pozostałości wałów, które można łączyć właśnie z tymi pierwszymi warowniami drewniano-ziemnymi. W niektórych przypadkach były to zaadaptowane wały grodów. Także fortyfikacje, poza tą fosą tych założeń pierwszych krzyżackich zamków drewniano-ziemnych, można powiedzieć, stanowiły wały. Tutaj mamy świeższe odkrycie właśnie na dole Wierzgłowa, gdzie na Międzymurzu, na Parchamie mamy nawarstwienia, tutaj tak opadające warstwy wału, w którym mieliśmy fragmenty ceramiki poza pradziejową, która została wtórnie przerzucona, także średniowieczną, wskazującą na to, że ten obiekt można datować na pierwszą ćwierć na wieku XIII, te fortyfikacje. Tutaj bardzo ładnie widać z kolei wał ziemny, usypany z warstw piasku, gliny. W tym Unisławiu, którego przedtem pokazywałem na mapie, ten wał, te pozostałości tego wału zachowały się do około 2,5 metra wysokości. Później po prostu zostało wszystko przysypane, zniwelowany teren, jak budowano zamek murowany. Czy mógłbyś myszką pokazać dokładnie, które to są warstwy wału? Bo oglądają nas też osoby, które, wiesz,
widząc takie coś, to widzą tort, jakbyśmy równie dobrze przekroili. No tak, to bardzo ładnie to wygląda kolorowo. Tu jest zdjęcie jakby profilu z boku i tu widać, jak te warstwy opadają. Czyli tutaj sobie opadają, to jest jakby wycinek wału, jego stok. Odpowiada jakby jego stokowi z sypanym warstwą. Tutaj jest z kolei widok z góry i jakby w przekroju mamy te poszczególne warstwy przecięte na poziomie, czyli widać te, które sobie o tu na boku idą do góry. I to się tutaj tak układa. Jeszcze co ciekawe, tutaj mamy kamienie. Później tu jeszcze jak oczyszczaliśmy, wyszedł więcej, także prawdopodobnie w jakiejś przynajmniej części ten wał był wzmocniony jakimś takim płaszczem kamiennym, ale to się tylko tutaj fragmentarycznie zachowało. Co do tej zabudowy, z kolei jaka w środku się znajdowała w obrębie tych wałów, no tutaj niewiele niestety mamy, to jest dość wyrywkowe, mamy jakby relikty, ślady. Tutaj dość dobrze nam pokazują, być może jak to, trudno powiedzieć, że to tak było powszechnie, ale dwa obiekty, które nie zostały później przekształcone w jakieś obiekty, zamki murowane, czyli słup, o którym już mówiłem, i słoszewy, gdzie widać, że jakby w linii wału tych warowni były dość duże budynki o wielkości, rozpiętości około kilkunastu metrów, zbudowane w konstrukcji szachulcowej. W innych obiektach te budynki mogły być mniejsze, to w takiej warowni krzaskiej w Grucie na przykład są mniejsze, raczej zrębowe. Tu mamy z kolei na zamku w Gruziądzu jedyny taki relikt z tej zabudowy warowni drewniano-zielonej, jaki się udało uchwycić, czyli tutaj negatyw po ścianie budynku. I w Toruniu z kolei tu na obrzeżu też przy wale odkryte zostały w latach 60. fundamenty jakiejś takiej zabudowy wyżej, pewnie być może też szkieletowej. Tu mamy Starogród. No tutaj też skromne są relikty, jakie to zostało wszystko dość mocno zniszczone podczas budowy zamku murowanego, który powstał na tym miejscu. Także z tego okresu mieliśmy tylko fragment bruku, jakieś negatywy, ślady po palach pojedyncze i taką nawierzchnię z drewna. Być może częściowo we wnętrzu budynku, ale trudno to ocenić, jakiś tutaj negatyw. Niestety właśnie to jest takie tutaj, ze względu na to, że powstają te zamki murowane, później na tym miejscu bardzo, bardzo fragmentaryczne. Ale co za budynki mogły być w tych założeniach, to już nam podpowiadają troszeczkę źródła pisane. Bo na przykład jeśli chodzi o Toruń, to w 1263 roku, to się już odnosi do tego okresu murowanego, o którym będę zaraz mówił, jest informacja o budowie nowej kaplicy. Czyli skoro jest informacja o budowie nowej kaplicy, to znaczy, że musiała być stara, związana z tym okresem drewnianoziemnym. No i rzeczywiście w kronice Piotra Dusburka odnośnie tych pierwszych czasów podboju jest wiele wzmianek o braciach. Oczywiście one mają tam wydziały propagandowe w tej kronice, braciach Krzyżakach, którzy modlą się w kaplicach zamków swoich. Także już w tych pierwszych założeniach drewnianoziemnych krzyżackich były budynki, obiekty służące jako kaplice. Kolejną ciekawą informacją jest wzmianka z 1285 roku odnoszenia zamku w Radzyniu Chełmińskim. W tym czasie to musi być jeszcze wzmianka odnośnie czasu, kiedy nie był to zamek murowany, tylko drewnianoziemny. I tam jest wymieniony budynek, pomieszczenie służące jako refektarz. Czyli te podstawowe funkcje dla zamków krzyżackich, czyli kaplica i refektarz, czyli można powiedzieć jadalnia, no już musiały funkcjonować w tych pierwszych obiektach. Tu jest ciekawe znalezisko z Unisławia, taki prymitywny piec grzewczy z kamieniami, który był na terenie tego zamku wysokiego drewnianoziemnego, związany z tym obiektem drewnianoziemnym, także jakaś tam zabudowa mogła być wtedy już takim prymitywnym piecem ogrzewana, trudno powiedzieć jaka. Też na tym terenie zamku mieliśmy ślady wskazujące na przetwórstwo metalurgiczne, jakieś półfabrykaty, także jakiś rodzaj warsztatów mógł się też tam mieścić na tym niewielkim obszarze. Mniej więcej, a poza tymi budynkami, no to jeszcze wiemy ze wzmianek, jak choćby odnośnie Zamku Bierzgowskiego, że te drewnianoziemne obiekty posiadały też, przynajmniej niektóre z nich, wieże. No oczywiście one były drewniane. I jak mniej więcej takie sobie można wyobrazić, takie drewnianoziemne zamki krzyżackie, to
chyba dają tutaj dobry obraz te dwie rekonstrukcje. Raciusz, no to jest obiekt na Pomorzu Gdańskim, ale wtedy to już było poza władztwem krzyżackim. Ale no z tą właśnie drewnianą wieżą, z tą zabudową dookoła, przy linii tych wałów, no to dość dobrze myślę, że daje tutaj pojęcie. Drugim typem założenia, które występowało w całej Europie od X-XI wieku coraz szerzej, coraz popularniejsze, były tak zwane założenia typu mot, czyli archeolodzy nazywają to gruszkami stożkowatymi, czyli na kopcu usypanym sztucznie budowano drewnianą wieżę. Przy tym było też takie gospodarcze zaplecze i tego typu założenia też krzyżacy mieli. Tak naprawdę te drewniano-ziemne warownie, ja tu się skupiam na tym pierwszym okresie podboju, ale one funkcjonowały we władztwie krzyżackim jeszcze nawet do początku XV wieku, obok tych zamków murowanych, o których będę zaraz mówił. I krzyżacy, kiedy w końcu XIV wieku chociażby wyprawiali się na Litwę, tam zajmowali obszary, w tym późnym już tak naprawdę okresie, też wznosili tam warownie nie murowane, tylko drewnianoziemne, mimo że już od dawna na tym rdzennym terenie już swoim, można by powiedzieć, ziemi chełmińskiej, Pomorzu i tak dalej, już mieli obiekty murowane. Jak się czyta te kroniki, wydarzenia tych powstań pruskich, podboju i tak dalej, to jednak te obiekty drewnianoziemne, no mimo że w miarę generalnie spełniały swoje zadanie, zapewniały tą kontrolę na tych obszarach zajmowanych, ale jednak często przechodziły z rąk do rąk, były niszczone, palone, odbudowywane. I w pewnym momencie Wielkiego Powstania Pruskiego w latach 40. XIII wieku doszło do tego, że w rękach krzyżaków zostało tylko kilka obiektów, wszystkie inne zostały zdobyte. No być może to pokazało im, że jednak to jest za mało, że te drewniano-ziemne obiekty nie do końca wystarczają. No i właśnie w tym czasie, około tego połowy wieku XIII, mamy początek z budową pierwszych obiektów murowanych, pierwszych zamków murowanych. To było też związane z tym, że w tym czasie zmieniała się także administracja, wprowadzono nowy podział i taki urząd kontura na tereny tutaj te zajmowane. I te pierwsze zamki murowane, no to były właśnie siedziby tych, ale nie wszystkich, konturów. Nie wszystkich, bo wiele konturów miało siedziby drewnianoziemne, jak chociażby ten Unisław jeszcze na początku XIV wieku. Więc to były tylko niektóre nieliczne przekształcane w murowane. I teraz tak znowu spojrzeć na szerszy kontekst tego, żeby móc to jakby umiejscowić w jakichś szerszych ramach, porównując do ziem sąsiednich polskich, to jest czas, kiedy także w księstwach polskich powstają pierwsze obiekty murowane. No, przede wszystkim na Śląsku, tutaj do niedawna uważany jako ten najstarszy zamek w Legnicy, no i jak świeższe badania pokazują wyprzedzający go chronologiczny Wleń. W centralnej Polsce, w Wielkopolsce, no wtedy niewiele się pod względem murowanych zamków raczej działo, w zasadzie nie było, poza jakimiś wyjątkowymi obiektami jak Błonie na Mazowszu, gdzie mamy taki w zasadzie obiekt przypominający na zdjęciu gród, ale już prawdopodobnie był tam jakiś obiekt murowany. Także generalnie były to dosłownie same początki budowy zamków w tej naszej części Europy, na terenach obecnej Polski. No i te zamki krzyżackie były właśnie tutaj też w tej, można powiedzieć, awangardzie tego typu architektury. Powszechnie się przyjmuje, to już wskazano na to no, kilkadziesiąt lat temu, jeszcze przed II wojną światową, że najstarsze zamki krzyżackie no, to są te takie nieregularne, czyli o planie wieloboku, nieregularnego kwadratu. Przy czym tutaj są stare plany Konrada Steinbrechta z XIX wieku, dwóch przykładów takich obiektów, przy czym, no jak widać, one są wieloczłonowe, duże, rozbudowane. Nie zwracano przedtem jakoś uwagi, czy mogły one mieć jakąś bardziej skomplikowaną historię budowlaną, czy można było trochę odnieść wrażenie, jakby one od razu powstały takie wielkie założenia, kilkuczłonowe, z dużą ilością budynków. Ale nowsze badania pokazują, że owszem, te założenia nieregularne były tymi murowanymi najstarszymi, ale one nie powstały od razu takie. Te początki były o wiele bardziej skromne, a ten efekt ich ostateczny tak naprawdę nie był zamierzony na początku. To znaczy te duże zamki z
z tymi wszystkimi obiektami, które w skład wchodzą, powstały w wyniku takiej, no, trochę ewolucji, wielu rozbudów i faz budowlanych. Teraz przyjrzyjmy się tym początkom. I jako najstarsze te zamki murowane, to wskazać można zamek w Toruniu i w Starogrodzie, czyli Chełmnie, o którym już mówiłem jako obiekcie drewnianoziemnym. Oba to są obiekty, w których właśnie w połowie wieku XIII powstały komturstwa. No i jeśli chodzi o Toruń, to mamy tu kilka informacji źródłowych. Z 1255 roku jest informacja o budowie muru i wieży jakiejś. Tutaj też nie ma do końca pewności, o jaką tu wieżę może chodzić. Na pewno nie tą główną wieżę późniejszą. No i tam wkrótce ta informacja o budowie kaplicy. Natomiast jeśli chodzi o Starogród, to historycy zwrócili uwagę, że w latach 50. określenia zamku, które padają, wskazują, że on już też był wtedy murowany, przynajmniej oczywiście w jakiejś części. Był to obiekt murowany i co chodzi tylko o teren zamku Wysokiego. To zresztą co do tych wczesnych zamków się wyróżnia tym, że już prawdopodobnie wcześniej, gdzieś w latach 60. już murowane fortyfikacje otrzymało przedzamcze. Pozostałe te inne obiekty posiadały te zewnętrzne człony raczej drewnianoziemne. W przypadku Torunia jako najstarszy element wychodzi taki charakterystyczny kamienny mur obronny, który się znajduje tutaj z tej strony. No ale głównym członem była oczywiście ta część podkowiata i jak wykazały badania architektoniczne Zbigniewa Nakruckiego, tutaj najstarszym elementem była część tego głównego południowego skrzydła. Pierwszy tutaj człon można łączyć prawdopodobnie z tą informacją o budowie nowej kaplicy, bo tu właśnie wyżej była na poziomie pierwszego piętra kaplica. Jeśli chodzi o Starogród, tutaj okazało się, że niestety mury zamku zostały rozebrane niemal doszczętnie. Zachowały się tylko w postaci tak zwanych negatywów, czyli po prostu do dołu po rozebranym murze wrzucona została znowu ziemia z gruzem. Tutaj bardzo wyraźny taki negatyw tego muru widać na tym profilu kopu. No ale szczęśliwie takie negatywy są w przypadku Starogrodu są wyraźnie widoczne na powierzchni ziemi, w zasadzie na całym obwodzie murów. Potwierdziły właśnie wykopy i badania geofizyczne, że mamy tutaj do czynienia właśnie z przebiegiem murów, dzięki czemu można zrekonstruować układ tego mniej więcej pięciobocznego założenia. Co więcej, jeśli chodzi o budynki, które tutaj wewnątrz się znajdowały, no to z badań, które prowadziliśmy, wynika, że one powstały później, zostały dostawione później, w późniejszym okresie. Z tym najstarszym okresem najprawdopodobniej można łączyć tutaj tą część budynek, gdzie według opisów znajdowała się kaplica też. Niestety tutaj nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić, bo no w tym miejscu nie mogliśmy założyć wykopu ze względu na ogrodzenie, urwisko i jeszcze hałdy wykopów z lat 60. Ale wpasowuje się to w szerszy kontekst, bo tutaj na tym zbiorczym planie widać to, co łączy właśnie te najstarsze założenia, te najstarsze murowane obiekty, to jest to, że poza tym, że były oczywiście nieregularne, wieloboczne, to, że składały one się po prostu z obwodu murów i w zasadzie jednego niedużego budynku. I to, co ciekawe, był to budynek, który był w tym miejscu, gdzie później, kiedy ten zamek już otrzymał tą pełną, rozbudowaną formę, bezsprzecznie na tym miejscu, gdzie był ten budynek, na poziomie pierwszego piętra, była kaplica. Nie wydaje się to być przypadkiem, no najpewniej właśnie ten obiekt murowany mieścić miał od początku kaplicę, bo kaplica była w zasadzie jedynym pomieszczeniem, obiektem, które w prawach, w regułach zakonu było ściśle określone jako to, co musi być i musi być odpowiednio godne. Czyli w tym pierwszym budynku murowanym, niedużym, właśnie by była ta przestrzeń między innymi kaplicy na poziomie pierwszego piętra. W tym momencie nie planowano budowy tych obiektów wieloskrzydłowych, rozbudowanych, na to jednoznacznie wskazuje charakter tej zabudowy. Tutaj jeśli chodzi o Bierzgłowo, w ostatnich badaniach tu ładnie widać, to jest zdjęcie, nie jest może nie wygląda zbyt pięknie, ale ta ściana tu oznaczona jako A, to jest mur ten tutaj tego budynku najstarszej fazy. Natomiast to jest sąsiedniego skrzydła i ono jest dostawione wtórnie do odsłoniętej tutaj odsadzki fundamentowej, ale jeszcze lepiej to widać, o co chodzi na przykładzie Pokrzywna, gdzie mamy ten nieduży budynek i później dostawiono do niego sąsiednie budynki, ale to z kolei wymusiło
konieczność zamurowania otworów okiennych i pierwotnego wejścia, które się tu znajdowały, bo po prostu te sąsiednie budynki nie były planowane. Także w Grudziądzu badania architektoniczne, które były prowadzone kilkanaście lat temu, wykazały, że najstarszym elementem jest ta część późniejszego, dużo większego założenia. Tak więc mamy tu powtarzalny dość temat. Oczywiście ten budynek murowany nie był raczej jedynym budynkiem na zamku, na pewno tam było ich więcej, były obiekty to jednak drewniane, trudno je jakoś teraz rekonstruować, bo zostały zniszczone ich ślady podczas budowy tych budynków późniejszych murowanych, ale na przykład w Toruniu mamy chociażby ślady po belkach, które być może właśnie z tą pierwszą zabudową można łączyć bez stropowych. Tu się krótko muszę odnieść jeszcze do zamku w Elblągu, bo zamek w Elblągu też należał do tych najstarszych. Zamek w Elblągu i zamek w Dzierzgoniu. Stan badań jednak nad tymi obiektami jest taki, że trudno tu je jakoś rekonstruować. Tu tylko się chcę odnieść do tego, że Elbląg, który był siedzibą mistrzów krajowych, czasami się pojawia w literaturze, często próbuje się go rekonstruować jako zamek taki czteroskrzydłowy, regularny, ale tak naprawdę nie ma żadnych przesłanek do tego w tym momencie. Mamy tylko skromne fragmenty murów i jedyny narożnik, jaki tu mamy, to jest kontrozwarty, więc nie da się go na siłę nagiąć, żeby to był kąt prosty. Chociaż tak się próbuje, jak widać po tym planie po prawej stronie. No i też to, co pokazałem, to co widać na podstawie ostatnich lat badań, na przykładzie odnośnie tych zamków nieregularnych, one miały skomplikowaną historię budowlaną, to na podstawie tych kilku fragmentów murów przy braku dalszych badań posuwanie się do jakichś dalszych próby rekonstrukcji tego jest troszeczkę zbyt optymistyczne. Tak więc raczej ten zamek w tym momencie można stwierdzić, że był co najwyżej na planie jakiegoś trapezu i raczej trzeba się spodziewać także dość skomplikowanej historii budowlanej. Tutaj parę słów odnośnie historii, pewnych technik budowlanych, jakimi tutaj posługiwano się w tym okresie. To będzie ciekawe, bo pod względem kontrastu do tego, co było później. Otóż, po pierwsze, te obiekty murowane zazwyczaj standardowo w zasadzie kontynuowały obiekty te drewnianoziemne, były ich kontynuacją. Terenów tych ich dziedzińców jakoś nie wyrównywano, przez co czasami, jak w przypadku Grudziądza czy tu Pokrzywna, były tam nierówności, stoki. Te mury budowano w linii tych starszych wałów, kopywano w nie. W efekcie, ze względu na różne poziomy terenu, były tu duże różnice w poziomie fundamentowania. To na przykład w Grudziądzu to było aż 6 metrów między fundamentami od północy i południa różnicy. Tu mamy mniejsze w Bierzgłowie, 2 do 2,5, około do 3 w Starogrodzie. Fundamenty, tak jak wspomniałem, często wkopywano przy wałach, przy ich stoku, chociaż czasami jak w Starogrodzie te wały były całkowicie usunięte i nie został w nich już żaden ślad. Fundamenty kamienne, wyższe partie wykonywano już wtedy z cegły. W tym czasie w wątku wendyjskim, czyli w takim, w którym w układzie cegieł mamy dwie dłuższe cegły, czyli wozówki na przemian z jedną krótszym bokiem ułożoną, czyli główką. I też w tym czasie, chociaż nie od razu, jak tu widać w Toruniu, pojawia się stosowanie i chyba najstarszy, być może to jest przykładem, a na pewno jeden z najstarszych przykładów, jeśli to zamek Bierzgowski, stosowania wzorów z zędrówek, czyli tych tak na czarno wypalonych, przepalonych cegieł. Te budynki, tutaj jest rekonstrukcja zamku Bierzgowskiego, pierwsze były dość raczej surowe, jednak mimo wszystko, chociażby tutaj mamy, tą część była kaplica i okna się jej nie zachowały, ale biorąc pod uwagę, znamy poziom podłogi tej kaplicy posadzki, do jakiego poziomu mam zachowany mur, to okna, które były powyżej, na nie już dużo miejsca nie zostało, więc raczej były to dość małe otwory w porównaniu do tego i surowe w porównaniu do tego, co mamy na zamkach późniejszych. No i teraz mamy ważny moment, okres powiedzmy około roku 1280. Wtedy następuje stłumienie tych wszystkich głównych powstań pruskich, koniec i podboju i następuje stabilizacja
tutaj tych ziem. Jednocześnie to jest też czas, wracając do tego kontekstu Ziemi Świętej, to jest ten czas, kiedy w zasadzie tam te państwa krzyżowców no w zasadzie już upadają. Coś, lata 80., 1291, to jest upadek Akki, czy to jest tam schyłek, a tutaj mamy stabilizację i jednocześnie z tą stabilizacją następuje wielka znowu akcja kolonizacyjna, jest masę miast lokowanych, co tutaj ładnie widać na tej mapie, te starsze lokacje, te co przedtem pokazywałem, to te niebieskie, a te inne kolory, no to są te, co powstają do mniej więcej połowy wieku XIV. No i jest wtedy dopiero sytuacja pozwalająca na wielki rozwój architektury murowanej, no bo na tym obszarze tutaj pozbawionym takiej tradycji, no po pierwsze trzeba mieć specjalistów, trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę, pieniądze, spokój, żeby mogło się to rozwinąć na taką wielką skalę i tak naprawdę właśnie w tym czasie, w końcu XIII, początku XIV wieku mamy rozkwit tej architektury i w miastach, jak tutaj jest przykład wielkich kościołów parnych, ale i na zamkach. I mamy ogromną zmianę. Przede wszystkim to, co jest najbardziej charakterystyczne, pojawia się ten obiekt, który nam się chyba najbardziej teraz kojarzy z zamkami krzyżackimi, czyli zamek regularny, na planie kwadratu bądź prostokąta, czyli zamek typu kasztelowego, do tego zresztą należy typu Malbork. One się pojawiają w zasadzie dość nagle, gdzieś na przełomie lat 70., 80. pierwsze obiekty i w dwóch obszarach, nad Zalewem Wiślanym, czyli między Malborkiem a Królestwem, właśnie ten tutaj teren, a druga grupa w zasadzie równolegle prawie, na terenie ziemi chełmińskiej najstarsze kasztele, do których należy Papowo, Biskupie i Pienek chociażby. To, że to się pojawiło tak dość nagle, no wskazuje jednak, że to było zamierzone. To nie była jakaś ewolucja, zwłaszcza porównując do tego, jakie te zamki były wcześniej, co pokazywałem. To było zamierzone. I teraz generalnie zamek, no do czego służył zamek? No zamek oczywiście służył jako miejsce bezpieczne, generalnie w Europie, jako miejsce bezpieczne, miejsce mieszkania, no ale też ważną funkcją zamku było jakby przesłanie ideologiczne, symboliczne, krótko mówiąc, był to znak władzy. I między innymi z tym należy łączyć właśnie najpewniej przyjęcie tego jednorodnego typu zamku na terenie tego całego władztwa krzyżackiego. Ten typ zamku regularnego kasztelu nie był czymś, co krzyżacy wymyślili. Tak naprawdę to założenia tego typu sięgają starożytności. Już starożytni Egipcjanie budowali forty na planie regularnym. Taki kasztel, to jest właśnie założenie regularne z jakimiś narożnymi tam basztami bądź wieżami. Także to już i starożytny Egipcie, Mezopotamii, później oczywiście rzymskie różne fortyfikacje, ale i w Persji i tak dalej, to było od starożytności znane. W Europie po upadku cesarstwa na zachodzie rzymskiego, no to można powiedzieć, że uległo zapomnieniu i tam się rozwinęły później zamki w typie wież mieszkalnych dążony, ale na Bliskim Wschodzie to trwało cały czas, te fortyfikacje w postaci budowli cesarstwa wschodnio-rzymskiego, bizantyjskich, arabskich. I kiedy krzyżowcy, ci pierwsi przybyli do Ziemi Świętej, spotkali się z tą architekturą, no i w XII wieku pojawiają się pierwsze kasztele na terenie zachodniej Europy. Oczywiście, żeby było jasne, nie mówię tu, że krzyżacy, bo takie w XIX wieku też były interpretacje, że krzyżacy te swoje zamki, tylko mówiąc, przenieśli z Ziemi Świętej. To nie może być o takim czymś mowy, bo chociażby chronologia to pokazuje. W tym momencie, kiedy krzyżacy zaczynają budować te zamki regularne w Prusach, czyli tam około tego 1280 roku, to już od kilkudziesięciu lat na terenach Ziemi Świętej się odeszło od tego typu obiektów. I zaczęto budować założenia bardziej nieregularne, gdzieś na cyplach górskich, takie jak słynny Krak de Chevalier, które lepiej sprawdzały się tam, ponieważ te zamki, te pierwsze kasztele, te regularne, jak ten Castellum Regis, który właśnie pokazałem na tym slajdzie na początku, do którego mówiłem, że wrócę, no one nie spełniły
jakby swoich funkcji, w tym sensie, że jak słynny Saladyn przystąpił do podboju, to zaczęły one, krótko mówiąc, padać i wtedy też krzyżacy budują ten Montfort w pobliżu tego Castellum Regis, czyli w tym samym czasie, kiedy pierwsze warownie drewniano ziemne w Prustach, to oni budują Montfort, który już nie jest właśnie takim regularnym kasztelem, tylko zamkiem no, nieregularnym na cyklu pruskim. Tak więc no, jest tu luka czasowa, ale w Europie ten typ regularnego zamku zaczął być wykorzystywany i tutaj mamy ważną rolę króla Francji Ludwika, Filipa Augusta, który około 1200 w ramach swojej polityki wzmacniania władzy buduje też szereg takich kaszteli z okrągłymi tutaj wieżami. Również inne postacie, które nietuzinkowe, które dążyły do wzmocnienia władzy centralnej, wykorzystywały ten typ zamku, który stawał się symbolem władzy. I to było właśnie w XIII wieku. Tutaj cesarz niemiecki, Fryderyk Hohenstaufen, także król czeski Przemysław Otokar. I to było właśnie mniej więcej w tym czasie, trochę bezpośrednio przed tym, jak krzyżacy przyjęli ten model zamku regularnego. I to prawdopodobnie w tym można tutaj upatrywać tego, dlaczego oni przyjęli ten zamek. Bo on w tym czasie w Europie kojarzył się z taką silną, scentralizowaną władzą, a tym samym no, świetnie się nadawa do tego jednak korporacyjnego, zakonnego władztwa, gdzie nie byli poszczególni jacyś możni, którzy mieli jakieś swoje włości, tylko to tu rządziła jedna korporacja, jeden zakon. No i do tego ten typ zamku świetnie się nadawał na funkcję jednak zakonu rycerskiego. Można było tam pomieścić te wszystkie główne pomieszczenia potrzebne, wymagane dla życia zakonnego rycerzy krzyżackich. No i budowa sieci tych zamków na terenie całego państwa, takich mocno podobnych i takich dość doskonale geometrycznych, no bardzo, bardzo podkreślała jedność tego władztwa, tej korporacji i też jej znaczenie i siłę. O wiele to miało silniejszy wydźwięk, to powtarzalność tych obiektów, niż gdyby każdy był zupełnie inny i różnego rodzaju. Ten typ zamku na tyle się zrósł z tą ideologią zakonu jako tych krzyżackiego, jako tych rycerzy chrystusowych tutaj strzegących tych rubieży chrześcijaństwa, że ten typ zamku, którego początki, jak mówiłem tutaj w Prusach, to jest około tego 1280 roku. Ostatni powstaje w zasadzie około roku 1400, czyli tuż przed bitwą pod Grunwaldem, w Ragnecie na pograniczu z Litwą. I to był zresztą obiekt, gdzie przybywali rycerze z zachodu, wybierający się dalej na te rejsy, wyprawy na Litwę krzyżowe. I widzieli właśnie ten typ zamku regularnego, także on się bardzo wzrósł właśnie z tą rolą i funkcją zakonną. To był na tyle jakby ważny ten typ zamku, ta forma i jej jednorodność, że widać, że te zamki wcześniejsze, te skromne, nieregularne obiekty, które były w wcześniejszym okresie zaczęto budować i chyba w wielu przypadkach nawet do momentu tego przełomu, o którym mówię, jeszcze tamtych nie skończono, one były w trakcie budowy, kiedy to się wszystko zmieniło. Zaczęto rozbudowywać przy tych nowych możliwościach finansowych właśnie do tych wielkich rozmiarów. Nadawano im, dodawano nowe elementy i te ich kształty zaczęły, no oczywiście na tyle, na ile pozwala ten nieregularny plan, trochę przypominać te cechy tych zamków regularnych. To znaczy, że składały się teraz już, dodawano kolejne skrzydła i miały 2-3 skrzydła, także one były spięte krużgankami. O tych elementach jeszcze będę mówił. Także jakby zaczęto jakby w miarę możliwości upodobniać do tego jednego wzoru zamku. To tu dobrze widać na przykładzie Torunia i Grudziądza, gdzie mamy te formy dość podobne zresztą swoją drogą z tymi wszystkimi już charakterystycznymi elementami. I także w Bierzgłowie, gdzie ta najstarsza tutaj czerwona część została znacznie rozbudowana przez budowę kolejnych skrzydeł, kolejnych elementów i także w Starogrodzie. To jak już mówiłem, niestety został ten zamek rozebrany, mamy negatywy przede wszystkim, ale mamy także bezcenne opisy nowożytne,
i tutaj łącząc jakby wyniki badań archeologicznych, odkrycie różnych reliktów, udało się w charakter nawarstwień udało się stwierdzić, w której części była zabudowa gospodarcza, w której części była zabudowa ta główna i dzięki temu udało się te nowożytne opisy, że tak powiem, przyszpilić do kolejnych części, konkretnych części i rozpoznać, w jakim kierunku ten opis nowożytny szedł. Dzięki temu można zrekonstruować układ wnętrz tego obiektu, który w zasadzie przestał istnieć. No i także tu mamy podobny schemat z tą zabudową główną, z krużgankiem z jednej strony, tutaj nowożytną. I kolejna rzecz, która... Gospodarczą, nie nowożytną, przepraszam. I kolejna rzecz, która tutaj bardzo ciekawa, którą udało nam się odkryć, i która jest ważna tutaj też, to co ukazuje ten jakby rozwój architektury w tym czasie, znaczy detal architektoniczny, który jest tu o wiele bogatszy i o wiele jest jego więcej niż to by mogło być w tym okresie wczesnym, tych małych pierwszych założeń. Znaczy tutaj udało się odkryć, to jest zresztą między innymi to, co wskazało nam sztuczność, że ta część tu zachodnia to jest ta główna część zabudowy zamku, bo tylko tam mieliśmy detal taki architektoniczny w tej części. To jest fragment rzeźby architektonicznej, którą można łączyć z kaplicą zamkową. Ten element na dole tutaj to jest fragment laski okiennej, czyli tego słupka, który był wykonywany, mógł być wykonywany z kamienia, ona jest raczej z cegły, w oknie rozdzielający jakby kwatery witraży. I to jest jeden taki segment tego. Także w tym czasie mamy rozwój tego detalu. No tutaj najwspanialszym przykładem, najlepiej zachowanym, no jest portal Złota Brama na zamku w Malborku wiodąca do kościoła zamkowego. No i właśnie te kaplice zamkowe często, chyba częściej niż do niedawna sądzono, miały takie dość bogate portale, nie wszystkie oczywiście, no ale chociażby to odkrycie ze Starogrodu pokazuje, że no chociażby w Starogrodzie też taki portal był z detalem rzeźbiarskim. Wiemy, że taki był w Brodnicy, na zamku w Golubiu, tak więc był to no może nie powszechny, nie wszędzie, ale jednak występujący też charakterystyczny element tych założeń. I teraz tak pokrótce postaram się jeszcze powiedzieć, co było na tych zamkach, jakie były główne elementy tych założeń dość skomplikowanych, wieloczłonowych, dużych, przerastających swoim rozmiarem chociażby zamki no, polskie z tego czasu. Oczywiście to, co było tu już widać, były to założenia zazwyczaj te komturskie, bo tu chodzi głównie o te zamki komturskie, wieloczłonowe, czyli posiadały tą główną część zamek wysoki, dom konwentu i przedzamcze. Te przedzamcze mogło być jedno, ale mogło być ich kilka, dwa, trzy. Mogły być wszystkie murowane, tak jak tutaj w Człuchowie w zasadzie, ale na przykład jak tutaj przykład Lipienka, mogły być, jedno mogło być drewnianoziemne, drugie mogło być murowane. Do tego założenia wiodły bramy. Oczywiście brama jest zazwyczaj najsłabszym elementem fortyfikacji, dlatego starano się, żeby było ich jak najmniej. W sensie jedna droga dojazdowa, ale przy zamkach, które były złączone, sprzężone z miastem, zazwyczaj było tak, że jedna brama wiodła od miasta i druga od zewnątrz, że tak się wyrażę. No i na tym terenie tego przedzamcza były różne budynki gospodarcze. Były stajnie oczywiście dla koni. Był zazwyczaj taki obiekt jak karwan, czyli w zasadzie wozownia i miejsce przechowywania no, sprzętu właśnie wojennego, związanego wozami transportowego, ale poza tymi głównymi elementami było jeszcze masa różnych innych tam zabudowań, takich jak różne warsztaty, jak łaźnie, infirmerie, czyli szpitale. Te infirmerie często lokowano w dawniejszej literaturze na zamkach wysokich, jednak nowsze badania źródeł prowadzone przez historyków wskazują, że no, w zasadzie te wzmianki, które o nich mamy źródłowe, to lokalizują je na przedzamczach. Poza tym na przedzamczach też się zdarzały budynki mieszkalne, ale to o tym jeszcze będę mówił później trochę więcej, ale generalnie były to budynki dostojników na przykład, ale te lokowano też i chyba częściej na parchamach, czyli domy komturów. Generalnie
Zasada była taka, że krzyżacy spali wszyscy razem w dormitorium, czyli takiej sypialni, ale później z czasem w XIV wieku ci ważniejsi, czyli dostojnicy, komturzy, otrzymywali jakby swoje odrębne domy. Natomiast jeśli chodzi o te parka, które to słowo już kilka razy padało, to jest taki charakterystyczny dla Zamku Krzyżackich taras międzymurze wokół zamku. On się wyróżniał tym, że no właśnie był takim tarasem. Tu teren był znacznie wyżej niż na zewnątrz, na obrębie tego międzymurza. I w efekcie tego ten zamek jakby górował na takim platformie nad okolicą, no co w sumie na tym naszym płaskim terenie północnym dość istotne na pewno było. Jeśli chodzi o ten budynek główny, w sensie dom konwentu, zamek wysoki, no to zasadniczy podział był taki, że przyziemie, piwnice oczywiście pełniły funkcję magazyny, gospodarcze, przyziemie podobnie i w tym przyziemiu w parterze mieściły się zazwyczaj kuchnia z charakterystycznymi takimi okapami kominowymi, ale też tam często lokowano takie rzeczy jak piekarnie, jak browary. Jedno skrzydło, jeden z tych budynków zazwyczaj się wyróżniał jako główna część domu, gdzie się główne pomieszczenia zajmowały i te pomieszczenia na piętrze, no to była właśnie kaplica, czyli to, co już wspomniałem, to pomieszczenie w regułach wymieniane jako koniecznie odpowiednio godnie zbudowane. Sąsiadowała z nią zazwyczaj druga sala, czyli refektarz. Refektarz to generalnie jadalnia, ale no można powiedzieć, że pełniła funkcję takiej głównej sali zamkowej. Te wnętrza nie były surowe, nie były jakieś ceglane i ponure. One były polichromowane i kolorowe tak naprawdę. To jest świetny przykład, to są malowidła zamku Blochstedt, dokumentacja. Niestety ten zamek Blochstedt nie przetrwał wizyty Rosjan w 1945 roku, bo zburzyli i piękne stale tam, które były, no możemy tylko podziwiać na takiej dokumentacji, ale no świetnie pokazują właśnie, jak te wnętrza mogą być kolorowe. Tutaj mamy tak zwany kapitularz, czyli refektarz dla zamku wysokim w Malborku. To jest też w dużej części teraz wynik prac z XIX-XX wieku, ale pod względem jakby kolorowości, że tak się wyrażę, też daje dobrze tutaj nam pojęcie o tym. I te główne sale były ogrzewane charakterystycznym systemem grzewczym, zwanym hypokaustum, piecami akumulacyjnymi. Te piece były niżej, w dolnych kondygnacjach. Tam ogień był rozpalany w jednej komorze, nad nią była druga, w której były kamienie. One się nagrzewały i one z kolei nagrzewały powietrze. To powietrze się rozchodziło kanałami pod postacki tych głównych sal zamkowych, tych refektarzy. I to są charakterystyczne takie okrągłe otwory, które stanowiły wyloty i je tam w miarę potrzeby przykrywano lub otwierano. Wyższe kondygnacje, no to już pełniły funkcję magazyny, spichrzów i także obronne. Jednak ten taki prosty podział, bo na tej głównej kondygnacji jeszcze było właśnie to dormitorium, czyli sypialnia, ale ten prosty podział na kondygnacje też nie był do końca taki tak naprawdę, bo pomieszczenia magazynowe mogły się znaleźć także na tej jakby głównej pierwszej kondygnacji. To tak chociażby tak było w Golubiu, ze źródeł wiadomo, że na wyższych kondygnacjach nad kuchnią, która była na parterze, były magazyny. I także tutaj w Papowie biskupi mamy gołą ścianę w zasadzie bez okien, nad kuchnią zresztą, bo to jest ta część kuchnia, także tutaj można rekonstruować nawet na tej głównej kondygnacji także najpewniej pomieszczenia magazynowe. Także to nie był też taki bardzo schematyczny podział, że na pierwszym piętrze były tylko reprezentacyjne stale. Dziedziniec, komunikację między tymi pomieszczeniami zapewniał krużganek. On mógł być murowany, tak jak tutaj ta rekonstrukcja, najlepiej można oglądać taki krużganek w Malborku, ale także na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim mógł być murowany, ale mogły być też drewniane i też mogło być tak, że one nie były dookoła. I co ciekawe, przyziemie tych krużganków nie musiało być drożne. Na wielu zamkach już w średniowieczu te przyziemie było zabudowywane pomieszczeniami. Charakterystycznym elementem, ale takim nieobligatoryjnym, nieobowiązkowym na każdym zamku była wieża główna. Nie wszędzie ona była, nie we wszystkich. Była to wieża w typie, generalnie się nazywa taką wieżę
Bergfrieden, czyli wieżą ostatecznej obrony, gdzie wejście, tutaj to widać na zamku budownicy, znajdowało się kilkanaście metrów nad ziemią i było dostępne z ganku przez most sąsiedniego budynku. No poza tym te budynki, zamki, zwłaszcza takie wcześniejsze, te klasyczne, miały narożne wieże, różne mniejsze. No i bardzo taki charakterystyczny element dla zamków krzyżackich, czyli toaleta, a konkretnie mówiąc, dokładniej mówiąc, gdanisko. Wywiezione zazwyczaj było po łuku, po gankiem na zewnątrz, na ten parham, także wisiało, że tak powiem, nad fosą. Mogło ona różną mieć postać, bądź wieży, to taka bardziej rozbudowana, bądź po prostu takiego wykusza. I nie zawsze było to murowane. Tutaj dobrze widać obraz z gdaniskiem, wieżą na zamku w Malborku, gdzie ta górna część jest z muru pruskiego. To chyba nie było wcale takie rzadkie. Zresztą ten drewno było o wiele powszechniejsze na tych zamkach murowanych niż się wydaje. Obecna forma murowana tej wieży gdaniska no jest efektem troszeczkę fantazji Konrada Steinbrechta z przełomu XIX-XX wieku. I tu znowu parę słów o technice budowy, jeszcze chciałem powiedzieć, a mianowicie w przeciwieństwie do tych zamków nieregularnych, te zamki regularne budowano już nie w miejscu warowni drewnianoziemnej, tylko raczej wybierano miejsce nowe, nawet w pobliżu, tak jak tutaj w Radzyniu, w wczesnośredniowieczny gród jest też kilkaset metrów od zamku, ale ten zamek regularny, czy ten kaszczel został w miejscu posadowiony, gdzie nic przedtem nie stało takiego. Prawdopodobnie no to ułatwiało po prostu budowę tych regularnych obiektów. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jednym jest Gdańsk, postawiony na miejscu grodu, a drugim, jak wykazały ostatnie badania, jest Lipienek. Także w miejscu grodu, tu na Międzymurzu, na tym parchamie, zachowały się warstwy wału. Co ciekawe, dwa poziomy wskazujące, że krzyżacy pierw ten wczesnośredniowieczny gród, bo to był wczesnośredniowieczny gród, go zaadaptowali, odbudowali, potem on został zniszczony i potem dopiero na tym miejscu zbudowali zamek murowany. Cechą charakterystyczną też dla tych zamków były wielki rozmach prac ziemnych. No, to jest coś, co normalnie się nie zauważa, to jest coś, co pokazały badania archeologiczne z ostatnich lat, no bo jak się widzi zamki, to przede wszystkim się widzi mury, a nie zastanawia się do końca nad tym, co jest pod nogami. No i te parchamy, te tarasy, to wszystko było sztucznie osypywane ogromną ilością ton ziemi. Dzięki temu były te tereny, te dziedzińce, te międzymurza w miarę wyrównywane. I to jest coś, co też mocno odróżniało to od tych pierwszych zamków z początkowego okresu. Tutaj mamy fazę przekształceń takiego tarasu na tych zamkach nieregularnych, bo te techniki, ten rozwój budowy widać także na tych rozbudowywanych w tym samym czasie w starszych zamkach nieregularnych. Mamy tutaj też pewną powtarzalność budowy, znaczy te budynki, te zamki budowano etapami, ale one były z góry zaplanowane. Widać, że to był zaplanowany proces, po prostu stawiano po kolei kolejne elementy, ale one były przedtem już zaplanowane, wykonywano w ścianach od razu miejsca, gdzie później dostawiano kolejne, wykonywano opory, czyli miejsca pod sklepienia. Także zarys, oczywiście podczas budowy zdarzały się korekty, ale generalnie zarys, jak to ma wyglądać, od razu był jakby zaprojektowany. Wszystko pokazywały, to były zamki krzyżackie, ale na tym terenie Władztwa Krzyżackiego nie były tylko zamki krzyżackie. Były też zamki dostojników kościelnych i biskupów i kapituł. Ja o nich tutaj nie będę opowiadał, ale tylko chcę pokazać, że ten typ zamku krzyżackiego był na tyle jakby nośnikiem symboliki władzy i jakby znaczenia takiego nabrał, że nawet ci dostojnicy kościelni, którzy nie byli krzyżakami, budowali zamki w tym typie, w typie tego kasztelu regularnego. Tutaj mamy właśnie kilka przykładów. Ale to nie były, zwłaszcza chociażby Lidzbark Warmiński, gdzie biskupi nigdy nawet nie należeli do zakonu, no to nie były zamki krzyżackie, ale wyglądały bardzo podobnie. No i tutaj jeszcze o jednym aspekcie chciałem powiedzieć, kończąc tą kwestię zamków komturskich, taką, że te budynki mieszkalne nie tylko koncentrowały się w tym zamku wysokim. Już tutaj wspomniałem o tych domach dostojników. No i właśnie z czasem, kiedy ta reguła zakonna zaczęła słabnąć, w XIV wieku zaczęły powstawać odrębne budynki mieszkalne komturów i wyższych dostojników krzyżackich, które można spotkać na wielu zamkach. Zazwyczaj lokalizowano je na tym Międzymurzu, ale też i na przedzamczach.
chyba najwspanialszym obiektem w zasadzie można zaliczyć do tej grupy był Pałac Wielkich Mistrzów. Komplet takich budynków, które się nazywały źródła gemachami, znajdowały się w Elblągu, w Toruniu, w Królewcu. Tak więc także na przedzamczach, poza budynkami gospodarczymi, były także dość ważne budynki mieszkalne. I tu już dosłownie na sam koniec. To, co pokazywałem, to były przede wszystkim zamki komturskie, ale trzeba też mieć świadomość, że to nie były jedyne zamki w Prusach, bo gdzieś od końca XIII, a już bardziej od początku XIV wieku, w związku z tym, że krzyżacy musieli jakby wykonywać obowiązki władców tych ziem, czyli różne z tym związane obowiązki, powstały urzędy funkcjonujące, że tak się wyrażę, na prowincji. To byli prokuratorzy, wójtowie i tak dalej, i tak dalej. I oni, ci krzyżacy, którzy pełnili te urzędy, oni jakby wchodzili w skład tego konwentu, czyli tego zgromadzenia, którego siedzibą był ten zamek komturski, ale w związku z tym, że ci pojedynczy krzyżacy pełnili te urzędy, to mieli też swoje odrębne zamki. Budowano na te mniejsze założenia i tu już nie było takiej jednorodności jak w przypadku tych zamków komturskich. Były to bardzo różne obiekty, różnej wielkości, mogły to być obiekty drewniane, mogły to być bardzo proste obiekty murowane w typie budynków wieżowych, wież mieszkalnych, albo też już trochę większe obiekty regularne, trochę przypominające te zamki kasztelowe komturskie, ale jednak zredukowane, mniejsze, no bo też ci pojedynczy krzyżacy i ich załoga nie mieli potrzeby na posiadanie zamków z czterema skrzydłami, to przekraczało ich po prostu przestrzeń, jaka była im potrzebna. Tak więc generalnie, jeśli chodzi o te zamki urzędników niższej rangi, tu było o wiele większe zróżnicowanie. One tak naprawdę jeszcze dopełniają to tło głównych siedzib, o których mówię. Także dziękuję, na tym chciałem zakończyć. I ja bardzo dziękuję, tak jak pan Artur gdzieś w komentarzach napisał, fantastyczny materiał, doskonale opracowany i prezentowany. Pozdrawia, podobnie jak pozdrawiają inne osoby, które nas dziękuję oglądają. Bardzo. Pan Piotr się martwi, że chyba nie starczy czasu na chociaż pokrótce wspomnienie wschodnich kresów państwa krzyżackiego, Okartowa, Pisza, Ełku czy legendarnego Mettenburga. Tak, no to niestety to przede wszystkim obiekty w dużej części należące do tej kategorii tych ostatnich urzędniczych właśnie zróżnicowanych, które tylko tutaj tak zaznaczyłem, żeby pokazać, że te zamki komturskie to nie wszystko. One są też zresztą tak naprawdę niestety słabiej zbadane. Dotąd głównie jakby badania się koncentrowały na tych zamkach komturskich. Powoli się zaczyna to zmieniać. Miejmy nadzieję, że się zmieni. No, pan Jacek oczywiście tutaj już pisze, że trochę krótko i ogólnie, ale okej. Okay. Zaraz przed tym spokojnie pisał, że świetny wykład. Ja wiem, drodzy widzowie, że wy byście chcieli po 3 godziny najlepiej na każdy temat, to tak się nie da. To trzeba się ograniczać. I też nigdy nie zabraniam gościom powrócić do tematu i rozszerzyć któryś, który poruszyliśmy trochę pokrótce. Zaraz tam na początku, jak opowiadałeś o tym, że na drzewach niby budowali, jak tam wedle ilustracji, którą pokazywałeś, pan Irek się właśnie zastanawiał, czy naprawdę budowali fortyfikacje na drzewach, ale pan Sebastian tutaj słusznie, myślę, zauważył, że na drzewie to nie znaczy przypadkiem osadzenie na surowym korzeniu, tak jak w przypadku miast to było określane, to pewnie to, nie? No, jest taki przekaz odnośnie tego, właśnie próbuję przeklikać do tego starego Torunia, trochę tajemniczy. No, próbowano to, trudno tu orzec, znaczy próbowano to tłumaczyć, że być może po prostu w obrębie tego założenia było jakieś, bo to miał być dąb wielki. Że był jakiś dąb, że może jakoś go wykorzystywano. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że coś jest bardzo możliwe. Tutaj element ten legendarny. Te kroniki oczywiście krzyżackie no, nie służyły tak jak obecne książki historyczne jakiemuś rzetelnemu przedstawieniu wiedzy, tylko no też po prostu ich cel był też no, propagandowy, miały tutaj szerzyć jakby chociażby Duisburg, to pokazywać tą pobożność tych krzyżaków, którzy heroicznie szerzyli chrześcijaństwo i bronili jego rubieży, więc może to był jakiś też element tutaj tego.
Niemniej no, tłumaczy się, że mogli rzeczywiście wykorzystać jakiś dąb rozległy tutaj przy tej, zakładając tą pierwszą baronię. No, niestety chyba nie da się tego jakoś rozstrzygnąć, bo raczej nie odkryjemy tego dębu. No tak, jak zawsze pytania są o koszty. Koszty i pieniądze, bo to interesuje naszych widzów zawsze, szczególnie jak są jakieś rzeczy budowane. Koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, która jest stałym widzem, zastanawia się, jaki był przykładowy koszt budowy zamku, jak długo trwała taka budowa i ilu ludzi go budowało. Domyślam się, że to zawsze chodziło o, zależy od obiektu, nie? Ale tak w latach, dziesiątkach lat. Jeżeli chodzi o koszty, to tu przyznam szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie jest to jakby ta gałąź, którą ja się zajmuję bliżej, więc tu nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że to był dość scentralizowany system, ale jeśli chodzi o czas, oczywiście no wiadomo, że to musiało być różnie w przypadku obiektów różnej wielkości, ale w tym okresie klasycznym najbardziej, no tu mamy dość dobre informacje odnośnie tych zamków późniejszych. Tu mamy więcej źródeł opisanych, żeby to tak dokładnie określić. I na przykład ten zamek w Ragnecie, o którym wspominałem, no to go zaczęto budować, nie chcę teraz dokładnie roku skłamać, ale w końcu lat 90. XIV wieku, a skończono no krótko przed Wielką Wojną, przed 1410, czyli to około, powiedzmy, dekady budowano ten zamek. Zamek mniejszy, dużo w Bytowie, no to już było kilka lat tylko, ale no biorąc z drugiej strony pod uwagę, no te zamki, wiele tych zamków, to też nie było tak, że oni, tak jak chociażby te nieregularne, które pokazywam, że oni go, taki zamek zbudowali od razu w takiej postaci pełnej. No i tak, był często, na przykład Malbork chociażby, to jest świetny, ale też zamek w Toruniu, jak się prześledzi te wszystkie fazy, elementy, które były dobudowywane i tak dalej, to on był w zasadzie prawie permanentnym placem budowy. Znaczy, zbudowali pierwszy zamek nieregularny, w tym około tego, powiedzmy, 1250 roku jest rozpoczęcie tego zamku nieregularnego. Ta budowa się toczy do, w zasadzie powoli do końca XIII wieku, potem mamy wielką rozbudowę gdzieś na przełomie XIII-XIV wieku, kiedy otrzymuje tą postać z tymi wszystkimi przedzamczami, gdaniskami i tak dalej, wieżami. Ale jeszcze elementy dodaje się nawet na te domy, dom Konturę i tak dalej, jakieś dalsze elementy gdzieś na przełomie XIV-XV wieku, w pierwszej połowie XV wieku. Także tam w zasadzie na wielu z nich non-stop coś dobudowywano. Jest to też tak trudno powiedzieć. Budowano to w tyle, a w tyle, ale taki ten zasadniczy zrąb takiego nieregularnego zamku, znaczy takiego regularnego zamku, no to ja myślę, że to znaczy zależało też od warunków, ale że to jest tak no jedna, dwie dekady. No na przykład zamek w Brodnicy. Nie mamy tu dokładnych jakichś przesłanek źródłowych, żeby dokładnie stwierdzić, kiedy go zaczęli budować, ale najpewniej gdzieś po 1317, a tutaj się toczyło, prace toczyły dłużej, bo mamy dendro z studni, która powstała około roku, w zasadzie że na zamku jeszcze prowadzono pracę około roku 1350, czyli tutaj mamy już powiedzmy około 20-30 lat. Tak więc mogło to być trochę różnie, nie? Ale no w takim mniej więcej to przedziale czasowym mogło być. Jakie tam było jeszcze, tam chyba coś jeszcze było jakieś pytanie, nie? Odnośnie tych kosztów, odnośnie czasu. A ile ludzi go mogło budować? To też nie jest łatwe, mamy tu pewne informacje odnośnie niektórych zamków, że na przykład na budowę zatrudniano nawet kilkuset ludzi kopiących rowy. Tak więc trudno powiedzieć, czy cały czas, ale poza tymi specjalistami bardzo wąsko zakrojonymi, ale także ich pomocników i tak dalej, no mogło być to jak najbardziej kilkaset osób. Jeśli ktoś z naszych widzów widział spotkanie o nowożytnych twierdzach na Dolnym Śląsku, to na YouTubie tam się wdaliśmy w dyskusję na temat tego, jak budowano takie obiekty właśnie.
bo jeden z naszych widzów nie wierzy w to, że takie rzeczy można było budować kiedyś i nie powiedział nam też, w jaki sposób te rzeczy wybudowano, skoro one cały czas są, ale tam też są bardzo ciekawe linki do różnych materiałów BBC i tak dalej, pokazujących chociażby jak ten zamek we Francji teraz, nie pamiętam teraz, się starają budować, jak on się tam nazywa. Gedeon. Gedeon, coś takiego. Tak. No właśnie pani Teresa się zastanawia, skąd brali te pieniądze na budowę zamku. Tutaj już od razu pisali z handlu, podatków, ściągali haracz z biednych ludzi. A no, to tak jak wszyscy władcy tamtych czasów, ale generalnie to kraj był zamożny. Dzięki temu po zakończeniu podboju oczywiście, bo tych pierwszych okresach to się zmagali z tym, żeby się w ogóle tu utrzymać podczas tych różnych powstań pruskich, ale kiedy już stłumili je ostatecznie, no to nastąpił ten wielki rozwój osadnictwa tych miast i poza tym krzyżacy mieli jakby wyłączność na chociażby handel bursztynem i tak dalej. I poza tym byli jedną zwartą organizacją zarządzającą tym całym władztwem. To odróżniało to państwo krzyżackie od innych feudalnych królestw, gdzie byli królowie i możni, którzy mieli swoje posiadłości i tak dalej. To wszystko było bardziej rozbite. No, dzięki temu i sprawnemu systemowi mieli dużo, dużo funduszy. Dopiero to się zaczęło, że tak powiem, sypać no, po tym, jak jakby stracili rację bytu z jednej strony, no bo Litwa została chrystianizowana, no i zostali, ponieśli klęskę w tej wielkiej wojnie, w bitwie pod Grunwaldem. No, nastąpił kryzys i też wtedy jakby ta nić, powiedzmy, współpracy między zakonem krzyżackim a miastami się zerwała. I wtedy rzeczywiście zaczęło im braknąć pieniędzy, a może już trochę wcześniej, bo w sumie co ciekawe, to te zamki budowane w drugiej połowie XIV, w końcu XIV wieku, wiele z tych zamków jakby nigdy nie ukończono. To jest chociażby Barciany, czy to Działdowo, one widać, że ten Ryn jeszcze, one jakby miały być czteroskrzydłowymi, często jakimiś większymi założeniami, ale jakby poprzestano na budowie tylko części z tej zaplanowanej zabudowy. Także być może wcześniej mieli jakieś tutaj problemy, ale też temu usprawnieniu tej całej organizacji służyło wprowadzenie tych urzędów, tych wójtów, prokuratorów, którzy działali tak, że wielu z nich, że bo jak były te konturstwa, to pieniądze jakby ten dochód płynął do skarbu konturstwa. A ci wójtowie przekazywali, podlegali jakby często bezpośrednio stolicy i przekazywali pieniądze prosto do stolicy. Dlatego w późniejszym czasie jakby ich więcej powstawało tych urzędów, a już nie zakładano raczej tych nowych konturstw. Także wtedy był bardziej scentralizowany system. I to też jest trochę odpowiedzią na pytanie pana Marka, bo tutaj się zastanawia, skąd zakon krzyżacki miał bogactwa takie, że wybudował naraz tyle zamków w Prusach. No nie całkiem naraz, ale ich było dużo. Czy z Ziemi Świętej skradli? Kazimierz Wielki wybudował raptem 40 warowni i okrzygnięto go wielkim, a krzyżacy z tego co widzę to niewiele mniej od 1280 roku samego wybudowali. Centralizacja i dobra administracja, tak podsumowując zasadniczo. Tak, tak. Z Ziemi Świętej to raczej nie wynieśli zbyt wiele. Tam w Wenecji wielcy mistrzowie raczej nie mieli zbyt dobrze. Także tutaj im się powiodło. Pan Arkadiusz zastanawia się, czy była taka osoba, która projektowała taki zamek, ktoś w rodzaju dzisiejszego architekta. I to chyba jest w ogóle temat na osobne spotkanie całkowicie, jak takie budowle projektowano w średniowieczu. Tak, no tu generalnie mamy pewne poszlaki. To też nie był taki prosty system. No, był jakiś prawdopodobnie właśnie budowniczy, przy czym w tamtych czasach, w średniowieczu, tą funkcję jakby architekta, czyli takiego człowieka, który by tylko wykonał jakby projekt, nie było takiej stricte funkcji, to było łączono zazwyczaj z jakimś kamieniarzem, murarzem. To była osoba jednocześnie jakby te dwie rzeczy pełniąca.
Więc no, jakiś taki projekt oczywiście tu musiał powstać, ale z kolei na potrzeby takiej każdej budowy krzyżacy powoływali spośród, że tak powiem, swojego grona ze swojej strony jako inwestor takiego urzędnika, on się nazywał między innymi mistrz murarski, można tak tłumaczyć. On nie był stricte architektem, jak się wyrażę, budowlańcem, ale on jakby ze strony inwestora zawiadywał całą tą inwestycją, zajmował się wynagrodzeniami, pieniędzmi i tak dalej. Tak więc ta cała struktura była trochę bardziej skomplikowana. To nie był tylko jakiś jeden architekt, który by zaprojektował, a podczas tej budowy też specjalistów od różnych dziedzin po prostu sprowadzano w miarę potrzeby i oni się zmieniali. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że historie jakoby, że wystarczył w zupełności drewniany model, są nieprawdziwe, bo gdzieś takie rzeczy czytałem w internecie. Były normalnie rysunki, projekty i tak dalej, tylko nie całkiem takie, jak my byśmy sobie wyobrażali. Geometria była taka bardziej, znaczy opisy i obliczenia były bardziej na geometrii oparte niż na naszych wyliczeniach. Ale to tak jak tutaj oczywiście pan Jacek już pisze, że świetny pomysł o tym spotkaniu osobnym na temat budownictwa w średniowieczu i wcześniej. No zobaczymy, myślę, że jak najbardziej się uda. Pan Jacek dopytuje się, jaka była rola Wisły w powstawaniu tych zamków? Czy zamki posiadały ufortyfikowane porty? No zamki, czy raczej zamki, generalnie raczej same zamki to nie, bo one były raczej związane z miastami często, te co były nad Wisłą, tak jak Toruń, jak Grudziądz i chociażby Grudziądz to w ogóle był położony wysoko nad Karpie, zresztą ten Starogródź też, także one nie miały szansy mieć jakiegoś swojego portu przy murach. Nadbrzeże prawdopodobnie tutaj można było podpłynąć bezpośrednio też bramę do strony rzeki miał Malbor, no, ale on jest położony no, bardzo nisko i bezpośrednio przy rzece. Ale tak to raczej, no, że tak powiem, raczej to było tak, że porty posiadały miasta co najwyżej i one jakby zyskiwały dochody z tego, a krzyżacy z kolei pobierali dochody od miast w postaci różnych podatków i danin. Także sami krzyżacy swoich własnych portów no raczej nie przy tych w każdym razie zamkach nie było tak, że one miały własny jakiś port z fortyfikacjami czy coś. Pan Irek zastanawia się, nie wspomniano o odległościach między zamkami. Czy około dnia drogi Marszu Zbrojnego to prawda? W zasadzie tak. Znaczy to zależało też, w której części tego władztwa krzyżackiego. Najgęściej było na ziemi chełmińskiej. Tamtych zamków powstała masa, bo już w tym wczesnym okresie, i to komturskich, i tam ich było do tego stopnia tyle, że później w pewnym momencie oni zaczęli jakby redukować te komturstwa, i że tak się wyrażę, degradować te zamki komturskie do funkcji jakichś zamków wójtowskich i tak dalej, bo to były takie małe komturstwa, że się nie były w stanie utrzymać. I tamte zamki były bardzo blisko, no już rzeczywiście często to było jakieś 20-30 kilometrów, a ekstremalnym przykładem no to jest Papowo, Biskupie i Lipienek, gdzie między zamkami to jest, jeżeli dobrze pamiętam, około 9 czy 8 kilometrów tylko. To taki niespieszny nawet marsz. Rzadziej one były większy rozrzut na tych terenach no, wschodnich, gdzie po prostu było też rzadsze osadnictwo. No, chociaż tam oczywiście było to uzupełnione, jeszcze były te różne warownie drewnianoziemne i tak dalej. Ale generalnie, a zwłaszcza w tej części tutaj bardziej zurbanizowanej, te odległości to około 20-30 kilometrów, tak to się zgadza. Pan Ryszard zastanawia się, ile osób mieszkało w takim zamku, czy przeczytam dokładnie, widać, że sprawdzała się ta reguła, są te oprócz Marborka do siebie bardzo podobne. Ciekaw jestem, czy zarówno wojskowe, czy biskupie miały podobną liczbę mieszkańców i wojska. No generalnie to na takim zamku komturskim oczywiście żył w
funkcjonował ten konwent, czyli to zgromadzenie braci rycerzy. Tak powiedzmy książkowo się przyjmowało, że to powinno być ich 12, jak 12 apostołów. W rzeczywistości to tylu ich tam nie było. Znaczy było to różnie. W zależności od zamku mogło być mniej tych rycerzy zakonnych niż tych 12, ale mogło być więcej. No oczywiście w Malborku to ich było znacznie więcej. No ale powiedzmy, że od kilku do kilkunastu. No poza tym oczywiście poza nimi była jakaś służba, dinerzy, czyli jacyś półbracia, jacyś ludzie po prostu zajmujący się tymi obiektami gospodarczymi. I wtedy tu już tam ta liczba ludzi wzrasta. No tak dokładnie, no to też zależało na pewno od zamku, od wielkości tego obiektu. I z całym tym zapleczem, z całą tą służbą, no to tak trudno mi do końca powiedzieć, ile to mogło być osób, ale no to już znacznie więcej. Ale jeśli chodzi o rycerzy, no to jak mówię, to tych krzyżackich, no to by było wtedy na takim zamku komturskim od kilku do kilkunastu, przy czym jeśli chodzi o te zamki wójtowskie, prokuratorskie, no to jeśli chodzi o krzyżaków, no to tam był przede wszystkim ten wójt czy prokurator. No myślę, że w pełni satysfakcjonuje pana Ryszarda taka odpowiedź. Pan Konrad zastanawiał się, czy podobne warownie zachowały się do czasów dzisiejszych poza terenami Polski w obrębie też dawnego państwa zakonnego, zarówno budowle drewniano-ziemne, jak i zamki murowane. No możemy, jesteśmy pewni, że tak. Nie? Na pewno murowane stoją, a drewniano-ziemne, no to nie wiem, jak stan badań tam. Powiem szczerze, że ze stanem badań czy się drewniano-ziemnych to też tak do końca nie wiem, ale jeśli chodzi o obwód kaliningradzki, to rozumiem, że chodzi o obwód kaliningradzki. No ale no są oczywiście, są tam i murowane, i drewniano-ziemne. No niestety te murowane no często ucierpiały w czasie wojny, na przykład Ragneta. W zasadzie brzegiem był pod dachem, teraz to już stoją tylko mury, chociaż z tego, co tam widziałem, to ostatnio tam jakieś prace porządkowe trwają. Królewiec, no niestety, wyleciał w powietrze, podobnie Lochstedt, ale można podziwiać, są resztki zamków w Bałdze, jednego z tych najstarszych. Także no trochę tych zamków tam jeszcze też jest. Pan Jacek zastanawia się, jak wyglądała obecność kobiet na zamkach. Bywały, nie wpuszczali je, na pewno w służbie pracowały. No w tym terenie, znaczy tak, generalnie to ze źródeł wiadomo, znaczy, że były w zakonie krzyżackim też kobiety, chociaż nie mamy żadnych informacji, by były one w Prusach, tutaj w tym państwie krzyżackim w Prusach, chyba raczej nie. I na pewno miały ograniczony dostęp do tej strefy klauzuli, czyli tej strefy zakonnej, czyli zamku wysokiego. Chociaż do jakichś gości ważnych na pewno wpuszczano, no chociażby wiemy o tym, że żona księcia Witolda, Anna, była przyjmowana przez wielkiego mistrza w jego pałacu, w jego kaplicy. Z takich jeszcze ciekawostek odnośnie zamku w Sztumie jest informacja źródłowa o tym, że przy kaplicy wielkiego mistrza, bo zamek w Sztumie to był zamek generalnie wójtowski, ale bardzo ciekawy obiekt, który się zresztą ostatnio zajmuje, miał tam odrębny swój budynek wielki mistrz z kaplicą, no i przy tej kaplicy jest informacja, że się działa żebraczka. Czyli no, jakiś dostęp tam był na te zamki, no pewnie można się domyślić, że tam gdzieś na tych przedzamczach, gdzieś tam w dalszych strefach kobiety pewnie też jakiś tam dostęp też miały. No, ale w tej strefie jakby najbardziej zamkniętej, no to musiały być na pewno ograniczone. Pan Jacek też w kwestii dostępu się zastanawia, czy z kaplic na zamku korzystali tylko członkowie zakonu, czy mieli do nich dostęp również wierni mieszkający w okolicy. Domyślam się, że od tego właśnie te farne kościoły budowano, by mogli... To jest ciekawe, trudne pytanie tak naprawdę, bo z jednej strony przyjmuje się, że to była ta strefa no, taka objęta tą klauzulą zamknięta, ale z drugiej strony wiemy, że na przykład były organizowane jakieś odpusty, gdzie można było dojść do relikwii, które się znajdowały w tych kaplicach zamkowych,
Tu ciekawy jest przykład tej kaplicy, o której wspomniałem, z tą żebraczką w Szumie, gdzie też ze źródeł wygląda na to, że w tym czasie, w początkach XV wieku, ona była użytkowana, znaczy dostępna dla mieszkańców, którzy nie mieli jeszcze murowanego kościoła farnego w tym czasie. Tak więc no właśnie w pewnych okolicznościach, przy okazji jakichś świąt, to raczej tak było możliwe tam. Udanie się do relikwii i tak dalej organizowane. Tego typu no, święta, odpusty i tak dalej. No i tutaj szereg pytań o konkretne obiekty. Z takimi pytaniami zawsze się obawiam, bo nigdy nie wiem, jak bardzo nieznane obiekty się wypytują nasi widzowie, ale jak zwykle zaryzykuję. To może będzie łatwe. Pani Magdalena zastanawia się, czy wiemy, w który typ zamku, bardziej klasyczny, czy bardziej rozbudowujemy jak leci. Bardzo mi się podoba ten typ. Był zamek w Gdańsku. Czy mamy tak mało materiałów nadal, że nie da się tego określić? Mamy mało i dużo. Bo znaczy, z jednej strony co do szczegółów cały czas jest dużo wątpliwości różnych, co do chociażby lokalizacji nie wiem, wieży głównej i tak dalej, ale to, co wiadomo raczej na pewno, to to, że go można zaliczyć właśnie do tych zamków kasztelowych, regularnych, czworobocznych z przedzamczem. W zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, z dwóch stron jakby obejmowało ten zamek wysoki. Ale ten zamek wysoki, no to jest, należy do tych zamków regularnych, XIV-wiecznych, takich jak no, Papowo właśnie, to które nie nas padało, Radnyś, Chomnicki czy właśnie Malbor. Pan Leszek zastanawia się, gdzie szukać materiałów na temat zamków w Urzędniku, domyślam się, że to... No to jest akurat zamek, który nie ma zbyt dużo literatury. On jakichś odrębnych książek na jego temat czy coś takiego nie ma. Także bardziej w tych leksykonach, leksykon zamków w Polsce, jest też taka, to jest po niemiecku raczej trudno dostępna, pewna książka Christophera Hermana o architekturze gotyckiej w Prusach, tam też jest trochę na ten temat, ale bardziej właśnie w takich kompendiach, bo jakieś no stricte publikacji, konkretne książki czy coś takiego o tym zamku nie ma. Pan Rort zapytuje się, czy pan doktor posiada wiedzę na temat zamków Bydgoszczy? No, zamek Bydgoszczy to już jest poza moim ścisłym obszarem tak naukowym. Tak mi się wydawało, ale chciałem się upewnić. Na granicą. Znaczy pewną wiedzę mam. Ogólno. Ale tylko, no, generalnie znaczy, teraz pytanie, jaką wiedzę? No tam są różne fragmenty jego odkryte. Cały czas tak naprawdę kolejne fragmenty, które są odkrywane, zmieniają mocno wiedzę na jego temat, chociażby na ostatniej, niedawnej, przedostatniej sesji pomocno-znawczej było wystąpienie odkrywców kolejnego, jednego z nowego, że tak powiem, nowo odkrytego narożnika, że tak się wyrażę, zamku, który tego odkrycie mocno zmieniło pojęcie o wielkości tego założenia w stosunku do tego, jak przedtem przyjmowano. Także tam ten zamek jest jeszcze no, dość słabo rozpoznany, w sensie no, też trudno go, trudny do badań, no, bo jest to teren zabudowany dość mocno. Ulice i tak dalej. No, miałem nadzieję, że się skończą pytania, gdy zacznę o konkrety, ale to one się tylko zaczęły powiększać i coraz więcej miejscowości tutaj jest dorzucanych, więc chyba... Drodzy widzowie, no nie dam rady ich wszystkich zadać, bo będziemy tu musieli siedzieć do 22, a też pan doktor przecież nie zna wszystkich obiektów na świecie, choć może jestem w błędzie, może zna wszystkie gdzieś tam przynajmniej w okolicy. Powiedzmy tak, ogólnie literatura, z którą ktoś powinien się zapoznać, najlepsza na temat zamków, o których opowiadaliśmy i o których tutaj się mnie dopytują. Poza tą, co wspomniałeś, to czas na autopromocję przy okazji też. Nie krępuj się. Znaczy tak, jeśli chodzi o takie badania archeologiczno-architektoniczne, no to w sumie
publikacje z ostatnich lat badań na zamkach ziemi chełmińskiej. Tutaj to są publikacje pod redakcją profesora Marcina Wiewióry z różnych projektów, w których brałem też udział. Co chodzi o zamku w Grudziądzu, pewnie trudniej dostępna w Wąbrzeźnie, ale też właśnie z ostatniego projektu, który robiliśmy, projekt Castra Recurmensis, dwutomowa, no to są te ostatnie. Jeśli chodzi o, no jest też, no, jeżeli już autopromocja, no też jest moja książka o budownictwie zamkowym na ziemi chełmińskiej. Jeśli chodzi o inne jakby dziedziny nauki, to jeśli chodzi o z kolei te badania źródeł historycznych, które tutaj odnośnie interpretacji tych różnych pomieszczeń też dużo wyniosły, no to tu jest przede wszystkim książka profesora Sławomira Jóźwiaka i doktora Janusza Trupindy o zamkach komturskich w Prusach sprzed kilku lat. I z takich, powiedzmy, no można powiedzieć, chyba klasycznych, kilka lat temu, bo sama ta praca powstała w końcu lat 90. Mówię teraz o pracy Tomasza Torbusa, historyka sztuki. Bardzo istotna, tylko ona wtedy była po niemiecku, u nas trudno dostępna, ale kilka lat temu ukazało się jakby jej wydanie polskie. Chociaż nie do końca jeszcze pełne, bo tamta niemiecka dawna publikacja miała obszerny katalog, ale chyba katalog, właśnie z tego co wiem, katalog też jest w planie wydania po polsku. Super. Myślę, że wystarczy w zupełności. Jeśli tylko traficie na jedną z tych publikacji, no to tam już należy poszukiwać dalszej literatury. Niestety, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie o każdym obiekcie opowiedzieć. No, no to tak obszernie, tak? Jeśli konkretne pytania, to może byśmy byli w stanie o istnienie jakiegoś skrzydła czy czegoś, ale tak ogólnie o każdym to już o wiele trudniej. Ale zastanawiam się jeszcze, jest tu pytanie, pan Tomasz jest stałym widzem, więc pozwolę sobie na sam koniec. Czy są jakieś nowe teorie odkrycia i koncepcje lokalizacji słynnego Zantyru? Zantyra? Zantyru? Nigdy nie pamiętam, jak się odmienia. No tu chyba jakoś szczególnie się nie posunęło do przodu w ostatnim czasie, także nadal jest to nie do końca wyjaśniona kwestia. Mogę tylko dorzucić, że koledzy z miesięcznika Odkrywca cały czas go poszukują i różne rzeczy piszą na jego temat od nie wiem ilu lat, ale cały czas coś tam próbują odnaleźć, więc może raz mnie próbowali nawet zaangażować, ale się wykręciłem brakiem czasu. Może następnym razem ich po prostu zaproszę i oni przybliżą ten temat, ale to no niestety zawsze obiecuję, ale mamy ograniczoną liczbę czwartków w roku niestety. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Teraz będziemy przechodzić do tej części pożegnań, o której opowiadałem, czyli ekran będzie tylko dla ciebie. Czas na pożegnania, pozdrowienia, plany na przyszłość. Czekaj, nacisnąłem nie to, co trzeba, ale dobra, jesteś. No, dziękuję bardzo. No, przede wszystkim dziękuję wszystkim widzom, słuchaczom, że dotrwali tutaj do końca przy tym bardzo rozbudowanym, choć no, skrótowym temacie. I no, jeśli chodzi tutaj o różne podziękowania, żeby się tu poczuć jak taka jaskarowa, to generalnie no, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym uczestniczyć w badaniach, współprowadzić i prowadzić badania nad zamkami krzyżackimi, którymi się zajmuję naukowo od kilkunastu lat. Czyli przede wszystkim profesorowi Marcinowi Wiewiórze, którego tu nazwisko już kilka razy padało, z którym współpracowałem przez wiele lat. Obecnie no, dyrekcji, czyli doktorowi Januszowi Trupindzie i
wicedyrektor Agnieszce Kowalskiej z Muzeum Zamkowego w Malborku, dzięki którym z kolei kontynuuję w tym momencie badania już tutaj w Malborku. W ostatnich latach zajmowałem się, badałem zamek w Sztumie. To jest jeden z tych mniej znanych zamków wójtowski, ale okazał się bardzo ciekawym obiektem. Tutaj aktualnie toczą się prace nad podsumowaniem książkowym, monografią tego obiektu, która jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to mam nadzieję, że się w przyszłym roku ukaże. No bo właśnie zamek w Malborku to nie tylko jedyny zamek krzyżacki, no i nawet do muzeum w Malborku należą, są działami zamki w Sztumie też w Kwidzynie, także przy okazji mogę tutaj zaprosić nie tylko do Malborka, ale także do tamtych zamków, które każdy z nich reprezentuje zupełnie inny typ obiektu. Także no, dziękuję. Super, bardzo ja dziękuję. Parę słów ode mnie, drodzy widzowie. Tak oto, prezentuje się nowy numer Archeologii Żywej. Widzicie okładkę premierowo. Pan doktor niestety nie widzi, bo nie ma naszego streamu włączonego, ale obejrzę sobie później, bo tak, panie Aleksandro, te spotkania dostępne są na YouTubie. Zapis pojawi się już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 i będziecie sobie mogli go oglądać ile tylko zechcecie razy. No, jak okładka mówi samo przez się, gry, zabawy, hazard. Nie pomyślałem o tym, że Facebook nas będzie później cenzurował przez ten hazard, no ale zobaczymy, może jakoś się to uda obejść. Na początek z tych wszystkich podziękowań i pożegnań i pozdrowień, mała prywata, jako że mam taką możliwość. Tak się składa, że dzisiaj moja mama ma urodziny, więc korzystam z okazji i życzę jej wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, jeszcze więcej zdrowia i spokoju ducha. Drodzy widzowie, jeśli macie ochotę dorzucić coś miłego od siebie do mojej ukochanej mamy, to piszcie w komentarzach jakieś tam życzenia. Oczywiście podziękowania dla wszystkich, którzy udostępnili nasze dzisiejsze spotkanie i promowali gdzieś je w trakcie. Są to profile Archeologia Polski Średniowieczny, jak zawsze niezastąpione pradzieziem polskich, ale i na przykład pan Ryszard również udostępniał jak zawsze każde nasze spotkanie w trakcie. Podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, do których mam nadzieję, że wkrótce ten numer właśnie powędruje. Są też od ostatniego spotkania, które było 2 tygodnie temu, no to trochę parę osób dotarło i są to panie Magdalena, Aleksandra, Daria oraz panowie Michał, Karol, Łukasz, Radosław, piękne imię Łukasz oraz Michał. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i dołączyliście do naszego zacnego grona prenumeratorów. No i widziałem, że w komentarzach pani Małgorzata, też stały widz, zastanawiała się, kiedy w kontekście coś o wczesnym. Akurat prosi o profesora Leszka Słupeckiego, którego można słuchać godzinami. Będzie o wczesnym, nie będzie profesora Słupeckiego. Za tydzień będzie o Wolinie. Będzie z nami profesor Jakub Morawiec, specjalista od wikińskich sag, historyk z Uniwersytetu Śląskiego. Będzie razem z nim Marta Siłakowska, reprezentująca Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. No i wspólnie porozmawiamy o tym, czy Wolin był słowiański, czy wikingów, co mniej więcej pokrywa się z wystawą czasową, która jest właśnie prezentowana w tym muzeum w Gnieźnie, wspaniałym, które uwielbiamy, bo to wystawę nam jakieś przeboje muzyczne udostępnia. No, niektóre są naprawdę niesamowite. Chociażby ten o Wolinie, to polecam każdemu, kto jeszcze nie widział, zerknąć, bo no, to by się spodziewał, że można łączyć rocka z archeologią i muzealnictwem. To tylko u nich takie rzeczy. No i oczywiście, panie doktorze, bardzo dziękuję jeszcze raz oficjalnie za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się tak w tym miejscu jeszcze raz. Może o właśnie budownictwie i tak dalej. Zobaczymy, pomyślimy, ale to już za kulisami zasadniczo. Drodzy widzowie, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.